Dziękuję bardzo, panie pośle. I przystępujemy do rozpatrzenia pytania 10, które zostało zadane przez panów posłów Wiesława Suchowiejko i pana posła Janusza Dzięcioła z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. A pytanie dotyczy wpływu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia na działalność straży gminnych miejskich. I ono zostało skierowane do ministra sprawiedliwości. Udzielam głosu panu posłowi Wiesławowi Suchowiejko. Bardzo proszę, panie pośle.